Witam Cię serdecznie w kolejnej części Anatomii w praktyce. Dzisiaj przed nami szyja, czyli jeden z głównych tematów występujących w naszym gabinecie problemów u naszych pacjentów. Więc zapraszam Cię serdecznie do miłego oglądania. Standardowo na początek anatomia, potem przejdziemy sobie przez pewne najczęściej występujące powody dysfunkcji. Omówimy jednostki chorobowe, najczęściej spotykane również w naszych gabinetach terapeutycznych oraz zadamy sobie pytania, jak sobie pomóc właśnie w niektórych sytuacjach. Pamiętaj, że nasz odcinek szyjny bardzo koreluje z głową, z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, z całą kolumną kręgosłupa, więc jeżeli zaintryguje Cię ten temat, otwórz sobie poprzednie odcinki, przede wszystkim odcinek 17, gdzie była omawiana klatka piersiowa. Rodziny, które zobaczysz w tym filmiku, pochodzą z Netera, więc również bardzo polecam. No i pokrótce anatomia. Nasz odcinek szyjny, zbudowany z 7 kręgów. Zwróć uwagę, że pierwszy kręg trochę się różni od tych pozostałych, drugi tą górną powierzchnią również, ale później między naszymi kręgami standardowo występują krążki międzykręgowe, czyli te potoczne nasze dyski, oraz po bocznych stronach takie rowki, czyli tak zwane wyrostki poprzeczne, w których przebiegają między innymi nasze tętnice czy kwestie nerwów. O tym pomówimy za chwilę. Tutaj bardzo ważna struktura. W pierwszym kręgu znajdziemy tak zwane ząb obrotnika. Obrotnik to jest drugi kręg odcinka szyjnego i tak zwany ząb. Sami widzicie, jak wygląda ta struktura. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niestety będzie powodowało szereg komplikacji, o których pomówimy później. Pamiętaj, że w środku, tutaj za naszym zębem obrotnika w tym przypadku, przebiega rdzeń kręgowy, tak? Szereg naczyń, szereg nerwów, które niestety w przypadku patologii, problemów mogą nieść z sobą bardzo poważne konsekwencje. Nasz odcinek szyjny jest bardzo dobrze ustabilizowany, jest wbrew pozorom bardzo silną strukturą. Zwróć uwagę na błony, na więzadła, które występują z przodu naszego odcinka szyjnego oraz z tyłu. Jest to dosyć silnie obudowana struktura. Tętnica kręgowa, którą widzimy tutaj w tym miejscu, do której za chwilkę sobie wrócimy. Jeszcze raz nasz kręg pierwszy z ząbu obrotnika i mocne przymocowanie w okolice tak zwanego otworu wielkiego. Tutaj widzimy więzadło poprzeczne, czyli więzadło, dzięki któremu jest przymocowane do naszego pierwszego kręgu oraz tutaj więzadło skrzydłowate, czyli przymocowanie do tak zwanego otworu wielkiego, czyli wejście do naszej czaszki. Jeszcze raz więzadła i chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na tętnicę kręgową, która powoduje unerwienie, ukrwienie strukturą naszej czaszki. Bardzo ważna struktura. Oczywiście nie możemy zapominać o naszej mięśniówce. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień występujący z przodu, łączący naszą kość skroniową z naszym mostkiem. Tutaj najczęściej spotykany mięsień czworoboczny, ta część tak zwana zstępująca, ale pamiętaj o tym, że występują mięśnie jeszcze tak zwane podgnykowe, tutaj występują mięśnie tak zwane nadgnykowe, cały gardziel, to ma duże korelacje, bezpośrednie korelacje z odcinkiem szyjnym oraz wcześniej też wspomniane mięśnie pochyłe, mięśnie z tyłu, te głębsze, czyli na przykład mięsień płatowaty głowy, na przykład. Pamiętajmy, że to nie jest tylko ta warstwa powierzchowna, tak? To nie jest tylko ten mięsień z przodu, mięsień z tyłu, ale również gnyka, również te mięśnia wszystkie głębokie. Bardzo często dużo przeciążeń mamy w okolicy naszej potylicy, w okolicy naszej czaszki i tutaj widzimy tak zwane mięśnie podpotyliczne, bardzo silne struktury, które również stabilizują naszą czaszkę względem naszego odcinka szyjnego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ tutaj między tymi strukturami przebiega szereg nerwów i tętnic, które dają ukrwienie, unerwienie naszemu odcinkowi szyjnemu, ale również odpowiadają za czucie, odpowiadają za funkcjonowanie, dobre funkcjonowanie tego rejonu. Więc zależałoby nam na tym, żeby to miejsce było takim miejscem elastycznym, tak? Miejscem żyjącym, a nie bardzo sztywnym, takim degenerującym się. Jest to szczególnie ważne, żeby poprawić funkcjonowanie, poprawić napięcia, mając na uwadze, tak jak powiedzieliśmy, na przykład korelacja związane z czuciem czy z napięciem mięśni. Rzut z boku. Nerwy tutaj, te po boku, te, które widzimy, to są nerwy, które idą między innymi do Twojej ręki. Są odpowiedzialne za unerwienie Twojej ręki, unerwienie, możliwość dotykania, tak, ruchu Twoją dłonią.
różnego rodzaju objawy, jak wypadanie z rąk, problemy związane z czuciem, to właśnie są objawy związane z zaburzeniem tego układu nerwowego. Tutaj z drugiej strony, to co widzisz w tym miejscu, to jest tak zwany układ autonomiczny. Układ autonomiczny to jest układ nerwowy niezależny od Twojej woli, który odpowiada za na przykład pracę gałki ocznej, za kwestię oddechu, za pracę serca, za pracę tarczycy na przykład. Więc w momencie, kiedy mamy tutaj uszkodzenia tak zwanego układu autonomicznego, możemy mieć również szereg objawów, szereg problemów z naszymi narządami, tak, chociażby czy z naszymi tętnicami. Więc zwróć uwagę, w naszym odcinku szyjnym jest bardzo dużo struktur, które są bardzo ważne dla funkcjonowania całego organizmu. Tarczyca, tutaj nasza tchawica i tętnica, która ma również ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej czaszki i całego rejonu, jeżeli chodzi o kwestię odcinka szyjnego. Tutaj jeszcze raz rzut z boku, jeszcze raz nasza tarczyca, nasze ukrwienia, mające na przykład później duży wpływ w kwestii leczenia, chociażby migren. Więc pamiętajmy o tym, że dobrze funkcjonująca szyja, głowa może mieć ważne znaczenie w kwestii naszego organizmu, całego organizmu i samopoczucia. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną warstwowość, jeżeli chodzi o kwestię naszych powięzi. Tutaj zwróć uwagę, powięź tak zwana przedkręgowa. Jest to worek, w którym znajdują się nasze kręgi, nasze mięśnia. Chciałbym zwrócić uwagę, że zaburzenia tutaj w rejonie z przodu będą miały później odwzorowania z tyłu. I analogicznie ta czerwona tutaj struktura, tak zwana powięź powierzchowna, również rozpostarta od przodu do tyłu naszego odcinka szyjnego. Analogicznie zaburzenia z przodu, które występują w tym rejonie, będą mogły wydawać objawy z tyłu. Więc na przykład, jeżeli mamy zaburzenia tutaj w tym rejonie, jeżeli chodzi o kwestię na przykład naszej tarczycy, objawy mogą pojawić się z boku, objawy mogą się pojawić z tyłu, pojawia się na przykład sztywność odcinka szyjnego. Więc dla mnie jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli otwarte oczy na pewne korelacje, tak jak powiedzieliśmy, odcinka szyjnego z głową, odcinka szyjnego z klatką piersiową i pewne rzeczy przeanalizowali, tak, naszych pacjentów poprowadzili w tym kierunku, żeby znaleźć po prostu powody dysfunkcji poprzez odpowiednią diagnostykę różnicową, pewne napięcia, pewne szukanie nasileń objawów. Musimy pewne rzeczy wykluczyć. Tutaj jeszcze raz rzut z boku, jeszcze raz zwróć uwagę, powięź przedkręgowa, ta żółta struktura, która idzie w dół i później przychodzi sobie z tyłu, wzdłuż naszego kręgosłupa, i ta czerwona powierzchowna, która przychodzi sobie tak powierzchownie w kwestii naszego organizmu. Dobra. Bardzo ważna struktura, mięsień pochyły przedni, mięsień pochyły środkowe i pomiędzy tym tak zwany splot barkowy. Tutaj nasze płuca i pamiętaj o tym, że tutaj jeszcze z przodu występuje nasza tarczyca. Struktura pierwszego żebra, nasz mostek i nasz kręgosłup odcinka szyjnego. To jest takie miejsce, w którym jeżeli dochodzi do przewężenia w tym rejonie, dochodzi do ciasnoty w tym rejonie, możemy mieć szereg objawów związanych na przykład z układem nerwowym, czyli tutaj tak zwane spod barkowe, z układem krwionośnym, czyli tak zwaną tętnicą podobojczykową oraz żyłą podobojczykową. Jest to miejsce, w którym znowu poprzez szereg napięć, szereg dysfunkcji jesteśmy w stanie mieć bardzo odległe objawy. Więc jeszcze raz, jeżeli mamy pewne objawy, jesteśmy pacjentami, udajmy się do dobrych terapeutów. A jeżeli jesteśmy terapeutami i mamy różnego rodzaju dziwne objawy, to poprzez diagnostykę różnicową, poprzez testy, tutaj w tym przypadku tak zwanego otworu ogólnego klatki piersiowej, dobrze by było to zdiagnozować, z czym nasz pacjent przychodzi i w jaki sposób jesteśmy w stanie mu pomóc. Jeszcze raz rzut z boku. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na korelację naszego przełyku z naszą czaszką, z naszym odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Stąd również bardzo często problemy związane z żołądkiem, na przykład imitują bóle głowy, sztywność odcinka szyjnego kręgosłupa. Więc bądźmy wyczuleni na różnego rodzaju objawy. Analizując anatomię, pewne przyczyny, pewne skutki, musimy wtedy wnioskować i nie przespać pewnych objawów u naszych pacjentów. Powody dysfunkcji. Zacznijmy od telefonu, czyli tak zwanej szyi smartfonowej, naszej ergonomii.
Zwróć uwagę, że jeżeli pracujemy cały czas w ten sposób, jesteśmy pochylani cały czas w ten sposób, to nasza szyja będzie bardzo, bardzo przeciążona. To niesie z sobą później różnego rodzaju objawy, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jeżeli mamy tutaj napięcia występujące z boku szyi, możemy mieć również objawy do naszej dłoni, do naszej ręki, tak? Więc objawy mogą być bardzo, bardzo odległe, a nasza ergonomia, nasza codzienność ma ogromny wpływ wtedy na cały proces leczenia, więc musimy być tutaj tacy wyczuleni, tak? W tym przypadku. Zaburzenie statyki, czyli problemy związane z hiperkifozą piersiową, czyli duże zgarbienia, wyciąganie barków do przodu, wyciąganie karku do przodu, tak zwana hiperlordoza odcinka szyjnego, może powodować również przebiegłego rodzaju bóle, zaburzenia neurologiczne, problemy z ukrwieniem. Zależy, w którym miejscu mamy szereg napięć, szereg ucisków. Siedzący tryb życia i później z drugiej strony aktywność fizyczna, tak wchodząc ze skrajności w skrajność, powodują szereg później objawów. Siedzący tryb życia poprzez spadek witalności, poprzez spadek drenażu organizmu, spadek ukrwienia, może powodować degenerację. W przypadku, kiedy mamy aktywność fizyczną źle dobraną, również będziemy przeciążać nasze stawy, nasze chociażby narządy wewnętrzne. W przypadku osób, które mają tej aktywności za dużo, nadwaga oczywiście będzie ciążyć i bardzo duży biust również będzie ciążyć. Wyobraź sobie, że masz tkankę, która zaczyna cię pociągać do przodu. Twoje barki muszą temu przeciwdziałać, ponieważ normalnie zaczęłyby się garbić, zaczęłyby być wyciągane do przodu. W tym przypadku, jeżeli musisz przeciwdziałać, twoje barki ciągną do tyłu i dochodzi do przeciążenia. Więc w tym przypadku dużego biustu polecam zaznajomienie się z tematem tak zwanej brafeterki, czyli specjalistów związanych z dobieraniem stanika do naszego rozmiaru, do jakby odpowiedniego ułożenia, tak, względem kręgosłupa, zwracając również uwagę na strzemiączko. Zwróć uwagę, że jeżeli masz duży biust, on zaczyna ciążyć, strzemiączko zaczyna się wyrzynać tutaj w nasze mięśnie, i może powodować szereg takich przewlekłych objawów, więc takie rzeczy fajnie jest później brać pod uwagę w stanach przewlekłych. Niewyleczone urazy, różnego rodzaju mikrourazy, takie zmiany przewlekłe niosą z sobą później pewne powikłania, pewne komplikacje, więc jeżeli mamy takie coś, to warto też naszym terapeutom o tym powiedzieć, jeżeli jesteśmy pacjentami. Forma wykonywanego zawodu niesie ze sobą również szereg komplikacji. Osoba, która jest osobą siedzącą, na przykład branża IT, może mieć szereg różnych komplikacji. Również takie zawody jak dentysta, jak fryzjer, niestety będą mieć sporo przeciążeń, więc jesteśmy w stanie wtedy w jakiś sposób w kwestii ergonomii naszych pacjentów poprowadzić. Zmiany globalne, o czym mówiliśmy wcześniej, nasz kręgosłup piersiowy, nasz odcinek lędźwiowy, nasze kolana, nasza miednica ma wpływ na funkcjonowanie odcinka szyjnego. Starajmy się o tym nie zapominać. Z wiekiem oczywiście będziemy korelować pewne zmiany, jak na przykład zmiany zwyrodniowe, jak zmiany tak zwane właśnie układowe, ogólnoustrojowe, czyli na przykład osteoporoza. Czynniki genetyczne, oczywiście nie możemy o tym zapominać. Na przykład problemy z płucami w tym miejscu mogą w stanach na przykład nowotworowych powodować takie same objawy jak zaburzenia i napięcia mięśniowe. Więc jest to szczególnie ważne, żeby wtedy naszego pacjenta dobrze zdiagnozować i tych objawów nie przespać. Oraz przewlekły stres. Tutaj ostatnia pozycja. Nie chciałbym zwalać na ten stres i mówić o tym każdemu, że każdy jest zestresowany i z tego powodu ma pewnego rodzaju objawy, ale nie zapominajmy, że jednak ma to duży wpływ na nasz układ nerwowy, na perystaltykę, więc na przykład na przyswajalność pierwiastków czy minerałów. Więc tutaj takie główne powody, myślę, dysfunkcji. I powoli sobie przejdziemy do jednostek chorobowych, najczęściej spotykanych. Ok, więc zaczynamy. Bardzo dużo napięć występujących w odcinku szyjnym. Oczywiście będziemy korelować z naszą ergonomią, ale zwróćmy uwagę jako terapeuci na tą strefę tak zwaną podpoteliczną, czyli mięśnie, które bezpośrednio korelują naszą czaszkę z pierwszymi kręgami odcinka szyjnego. Jest tam często bardzo dużo napięć. Oczywiście zwracajmy uwagę na te inne struktury mięśniowe, czyli korelacje z naszymi barkami, z klatką piersiową, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, z naszym kręgosłupem lędźwiowym czy kością krzyżową, i starajmy się naszego pacjenta, kolokwialnie mówiąc, poukładać.
Zaburzenia statyki, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli zaburzenia w kwestii hiperlordozy, hiperkifozy, ewentualnie spłaszczenia np. odcinka szyjnego, czyli spłaszczenie tej lordozy szyjnej, niesie z sobą również szereg komplikacji. Pacjenci skarżą się na bóle, skarżą się na sztywność, czasami zawroty głowy, objawy mogą być przeróżne. Więc w takim przypadku wyedukowanie naszych pacjentów, ergonomia, ćwiczenia, to jest tutaj szczególnie ważne. Nasza praca terapeutyczna, pewne miejsca trzeba porozluźniać i to wszystko po prostu musi zacząć u nas jako pacjentów fajnie się ruszać. Bardzo częstym objawem jest tak zwany wdowi garb. Jest to tutaj zgrubienie tkanki, która, powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę woła o pomoc. W takiej sytuacji napięcia występują bardzo często duże z przodu. Nasza tkanka jest pociągana do przodu. Nasz kręgosłup zaczyna się w jakiś sposób niestety deformować. Na podstawie czego objawy mamy z tyłu? Bardzo często objawami są faktycznie sztywność, bóle w odcinku szyjnym, ale bardzo często tacy pacjenci skarżą się na wypadanie z rąk, problemy z drętwieniem. To wynika z tych napięć tutaj, to co mówiliśmy wcześniej, czyli korelacje z naszym układem nerwowym, z naszym układem krwionośnym. Różnego rodzaju kręgozmyki albo retrozmyki, czyli wysunięcie się kręgu do przodu, ewentualnie do tyłu, rzadziej spotykane, ale również w takich przypadkach niestabilności kręgosłupa czy szyjnego, tutaj mamy akurat zdjęcie odcinka lędźwiowego, warto na to zwrócić uwagę i wykonać pewną diagnostykę. Przepuklina, dyskopatia, bardzo często występująca w odcinku szyjnym. Objawy naszych pacjentów to problemy z dłońmi, problemy z rękoma, zaburzenia w rejonie łokcia, zaburzenia w rejonie barku. I znowu bardzo ważna jest profilaktyka. Mamy krążek międzykręgowy, czyli ten potoczny dysk, który nam wypadł. I w momencie dłuższego, takiego długotrwałego przeciążenia, ten płyn z środka, tak zwane to jądro miażdżyste, zaczyna się wydostawać na zewnątrz. Więc musimy wyedukować naszych pacjentów odnośnie ergonomii, odnośnie funkcjonowania, nauczyć o co chodzi w tej całej dyskopatii, żeby na to faktycznie zwracali uwagę poprzez wyrobienie świadomości, starali się ten nasz stan wyleczyć. I oczywiście zmiany zbrodniowe. Chciałbym zwrócić uwagę, że zmiany zbrodniowe ma każdy z nas, u części z nas faktycznie one są duże. Jeżeli dojdzie na przykład do tak zwanych osteofitów, czyli narośli kostnych, one zaczynają, mogą się wdzierać, mogą się wrzynać w różne inne struktury, to faktycznie powoduje duży problem. Więc jeżeli nie jest jeszcze za późno, podejmij kroki, popracuj, wyedukuj się w tym temacie, żeby pewne zmiany w miarę możliwości cofnąć, na ile można, żeby po prostu nie było za późno, czy u nas, u naszych pacjentów, jest to szczególnie ważne. Górny otwór klatki piersiowej, to o czym mówiliśmy wcześniej, jeżeli między pierwszym żebrem, naszym mostkiem i naszym kręgosłupem szyjnym jest za ciasno, tak, dochodzi później tam do dużych kompresji, w tej sytuacji te mięśnie między mięśniem pochyłym, między mięśniem pochyłym środkowym i przednim, występujący splot barkowy, występująca tętnica, dochodzi do kompresji. Więc w tym momencie znowu możemy mieć różnego rodzaju objawy występujące w rejonie naszych dłoni, w rejonie ramienia, problemy degeneracyjne całego ramienia. Musimy zrobić odpowiednie testy sprawdzające tutaj tak zwany górny otwór klatki piersiowej. Złamanie zęba obrotnika, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to bardzo ważna struktura, ponieważ tutaj w tym miejscu przebiega nasze rdzenie kręgowe. Więc w przypadku, jeżeli doszło do złamania, pacjent może mieć zawroty głowy, może mieć nawracające bóle występujące w odcinku szyjnym, dziwnego rodzaju sztywność odcinka szyjnego, oczopląs, zaburzenia wzroku. Jest to szczególnie ważne, żeby takiego pacjenta dobrze wtedy zdiagnozować, żebyśmy my jako pacjenci nie mieli później pewnych komplikacji, a my jako terapeuci byli po prostu, żebyśmy byli bezpieczni w naszym gabinecie. Tak? Więc nie zapominajmy o tym, że też musimy się czuć bezpiecznie, tak? w naszych czterech ścianach. Migrena, którą możemy przeanalizować tak naprawdę na wiele sposobów, od naszego krążenia, czyli kwestia tętnic, kwestia żył w odcinku szyjnym, kwestia pewnych napięć w odcinku szyjnym. Pamiętajmy o tych wszystkich narządach, które mają wpływ na odcinek szyjny, czyli tak jak powiedzieliśmy na przykład wcześniej, żołądek, przełyk. Pamiętajmy o pierwiastkach, o witaminach, o minerałach, o funkcjonowaniu flory bakteryjnej. To są te wszystkie rzeczy, które mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie odcinka szyjnego, na funkcjonowanie naszej głowy. Więc w tym przypadku, w przypadku migren, wykluczamy oczywiście
problemy związane z odcinkiem szyjnym, duże patologie związane z głową, związane z guzami mózgu chociażby. I później bardzo często pacjent dostaje informację, że wszystko jest w porządku, a problem dalej występuje. Więc my jako terapeuci w takich przypadkach mamy naprawdę spore pole do manewru, żeby z tymi pacjentami popracować. Poszukajmy pewnych napięć, pewnych korelacji, poobserwujemy naszego pacjenta i w dużej większości jesteśmy w stanie naprawdę te migreny całkowicie do zera zniwelować. Skolioza, zaburzenia statyki naszego kręgosłupa. Bardzo często mówimy o tej skoliozie odcinka lędziowego, odcinka piersiowego, ale pamiętajmy o tym, że również odcinek szyjny, w odcinku szyjnym również mamy takie korelacje. Jeżeli mamy zaburzoną statykę kręgosłupa na dole, to tak samo to wszystko wchodzi do góry, tak? Więc to jest jedna kolumna kręgosłupa od góry w dół, bardzo zależna od siebie. Choroby, problemy narządów wewnętrznych, najczęściej problematyczne w odcinku szyjnym, objawy, które możemy mieć, wynikają z płuc i z tarczyca. To są najczęściej występujące. Wcześniej wspomniany przełyk, żołądek, nasze serducho również. Jeżeli mamy objawy, objawy są przewlekłe, nie reagujemy w żaden sposób na terapię, to zróbmy pewną diagnostykę, przeanalizujmy, zróbmy dobry wywiad, żeby pewne rzeczy wykluczyć. Zaburzenia funkcjonowania tętnic, czyli w tym przypadku na przykład tętniaki, rozwarstwienia, czy jakiekolwiek anomalie tak zwanej tętnicy kręgowej, o której mówiliśmy wcześniej, również może mieć wpływ. Więc znowu, jeżeli mamy pacjenta, jesteśmy pacjentami z takimi objawami przewlekłymi, upewnijmy się, że nie mamy żadnych problemów z naszym ukrwieniem. Choroby ogólnoustrojowe, jak chociażby tutaj wspomniana, pokazana osteoporoza, inne przykłady, na przykład miażdżyca, mogą mieć bardzo odległe skutki, tak? Mogą mieć, dawać różnego rodzaju objawy. Więc znowu bardzo często to jest charakterystyka pacjenta, którego boli, później te bóle wracają, bóle są przewlekłe, a my zaczynamy szukać, zaczynamy drążyć i nie wiemy, o co chodzi, tak? Więc ta diagnostyka tutaj w tym przypadku jest bardzo ważna i często korelujemy to z wiekiem. Im pacjent jest starszy, tym przypuszczalnie może mieć większy problem zwyrodnieniowy, większe problemy ogólnoustrojowe, ale nie do końca zawsze tak jest. Więc brak rutyny, tak chciałbym powtórzyć, jest bardzo ważny w naszym zawodzie. Jak sobie pomóc w przypadku odcinka szyjnego? Oczywiście odżywianie i nawodnienie ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie naszych kręgów, funkcjonowanie kręgosłupa, wszystkich mięśni w tym rejonie, czy tętnic, żył, czy nerwów. Dobrze dobrana aktywność fizyczna do naszego stanu zdrowia, więc polecam współpracę z trenerem personalnym, bezpośrednio z fizjoterapeutą, żeby dostosować tą aktywność do naszego stanu zdrowia. Poduszka ortopedyczna może bardzo pomóc w przypadku odcinka szyjnego. Chodzi o to, żeby tutaj ta przestrzeń była wypełniona jak śpimy, żeby nasz odcinek szyjny nie uciekał w jakikolwiek sposób, w ten sposób na bok. Więc w stanach przewlekłych taka poduszka również się może przydać. Nic nie zastąpi konsultacji z fizjoterapeutą, z osteopatą, z ortopedą. Kwestia diagnostyki, kwestia zróżnicowania pewnych problemów, dolegliwości. Musimy być pewni, z czym walczymy, żeby nie przespać pewnych objawów i no, nie dowiedzieć się z czasem, że mamy problem z narządem, tak? Więc żeby po prostu nie było za późno. Tyle w tym filmiku. Chciałem Ci bardzo podziękować za spędzony czas. Jeżeli podobał Ci się filmik, klikaj, lubię to. Zapraszam do subskrypcji i odwiedzaj nasze inne filmiki w Centrum Szkoleniowym Rafał Ryzaj. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie za spędzony czas i do zobaczyska w kolejnym filmiku. Hej!